Cześć niewiasty! Witam was, kochane moje. Muszę wam coś powiedzieć, bo normalnie jest moc. Przez ostatni tydzień miałam bardzo mało mocy, bo byłam gdzieś wewnętrznie rozwalona. Po prostu wiecie, jak to jest, jak czujecie taki niepokój. Wiesz, że jakby coś cię omijo, coś... Kurde, no nie wiesz, co jest grane, nie umiesz tego określić, ale kurde, to w tobie siedzi, ja? A to było tak, jak mi tego bloga zaszperowali. I niby wiedziałam, co chcę robić, ale nie potrafiłam się z tym jakoś tak do końca poradzić, bo to dla mnie nowa sytuacja. To tak jak wyobraźcie sobie, posadziłyście się kwiatek, on zaczął kwitnąć, jest piękny. Ty go chcesz powąchać, a nie możesz, bo jest coś kurde zabudowane w szkło i nie możesz do niego, musisz sobie nowy posadzić. To tak właśnie jest z moim blogiem. Ej, 77 tysięcy wyświetleń, moje wideo motywacyjne. No po prostu... Byłam zło i rozczarowana. Przeszło 1000 więcej abonentów. Jest coś, co się dzieje, a ja nie mam na to wpływu, nie mogę nic zrobić. Dobra, poużalałam się nad sobą i mówię tak. Dzisiaj startuję na nowo. Założyłam wczoraj nowego bloga i startuję na nowo. Jest power, jest moc. Wiecie, co się dzisiaj stało? Idąc rano do łazienki, szybko idąc, bo ja szybko chodzę. Dzisiaj się obudziłam z taką werwą, napisałam wam posta, że zaczynamy od początku, że każdy nowy dzień jest nowym początkiem. Nie pierdolłam paluchami o futryna i że się palec złamała. Całe śródstopie mnie boli i mam teraz złamany, no pęknięty chyba palec. Muszę na rentgena jeszcze jechać, bo że już u lekarza była i co, dają mi czewik. To już się powiedziała dzisiaj, że się sama taki czewik zbuduje, żeby umieć chodzić. Ale wiecie, co jest najlepsze? Pomyślicie, że znowu takie drzwi, ktoś ci tam postawił ta futryna, żeby ona cię ograniczyła, kiedy ty masz taką werba, idziesz naprzód, przed się, a tu znowu te rzeczy martwe, czy jakieś sytuacje. I normalnie, jak nie jesteś pewna tego, co chcesz robić, to takie sytuacje dobijają cię i mówią, ach, i tak mi się nie uda, i tak mi się nie uda. A właśnie, że nie! Bo ja dzisiaj tym drzwiom pokazałam, że jestem silniejsza. To była futryna, nie drzwi. I że dam radę, liczy się to, co masz w środku. I tak sobie myślę, moja wewnętrzna energia znowu wróciła, mimo tego, że padł deszcz, mimo tego, że jest brzydko, mimo tego, że po prostu wszystkie warunki są niesprzyjające. Ale tu i tu sprzyjo mocy, idzie wiosna, mamy cudowne dzieci, mamy cudownych partnerów, chociaż nie wszyscy, ale jesteśmy my cudowne przede wszystkim. I musimy się uświadomić, że jeżeli my czegoś chcemy i bardzo tego pragniemy, są rzeczy, które może nigdy ich nie osiągniemy, ale możemy na przykład mieć jakiś zamiennik tego. My nie możemy marzyć o nie wiadomo czym, o małych, realnych celach, o krokach. Ktoś na przykład mówi, też mi jakoś dziewczyna opisała, że jest ciężko, że nikt nie chce słuchać, a chcesz do niego mówić, żeby mieć swoje zdanie. Ja wam powiem, wiecie czemu ja kiedyś zaczęłam pić? Bo ja zawsze się obawiałam tego, czy ktoś mnie lubi, czy to wypada, czy ja go nie zrania. I dlatego wam powiem, zawsze sobie się piłam na odwaga, bo niby byłam odważna, ale tak naprawdę w głębi duszy nie umiałam wszystkiego powiedzieć, co chciałam. Ale potem sobie powiedziałam, kurde, Kasia, to jest twoje życie i tylko od ciebie zależy, czy ty będziesz w tym życiu szczęśliwo, czy nie. Czy ty, oni wszyscy wkoło, co mnie tam obgadują, albo gadają, oni mi nic nie dali. Oni mi nic w życiu nie dali, oprócz rodziny. Rodzina jest najważniejsza, moje siostry, moi rodzice są cudowni, mój mąż, który też mnie wspiera, bo też się leko ze mną nie ma. Wszystkich, którzy są w moim sercu, oni wiedzą o tym, że są. Przyjaciele, prawdziwi przyjaciele, którzy też mimo tego, jak spadłam na dno, się okazało, że tak naprawdę wiele ich nie mam. Bo jeżeli byłam fajna i zabawna i wszystko było super, to wszyscy wiedzieli, jaka jest Kasia. Ale potem, jak przyszło co do czego, to wszyscy Kasię zostawili. I została tylko rodzina. I wam powiem, wy musicie patrzeć na siebie, na to, co wy czujecie, na to, co wy myślicie. I iść naprzód. Ja wiem, że ja zawsze godam tak rozpierdzielenie o różnych rzeczach naraz, no bo ja nie jestem żadną profesjonalną mówczynią, ani nic godą, co mi na sercu leży. Dziążka, nie pozwól się głupiej futrynie, zazdrosnym sąsiadom, ciotkom, ujkom, mężom, tym wszystkim łochłapom. Nie pozwól się tak traktować. A ja się dzisiaj rozwaliłach noga, zrobiłach się wolny, kupiłach się kołot z posypką, kawa i się dzisiaj zrobiłach uczta i żech się już zjadła, ja? Jestem happy, jeszcze w ciepła pranie w ogóle i nic mnie nie powstrzymie. Czasami mosię gorsze dni, ale na drugi dzień się budzisz, świeci słońce, albo dzisiaj padło deszcz na przykład, to jest nieważne, że padło. Tu w duszy gra muzyka. Rokujemy te życie, rokujemy ten świat. Dziążka, jestem z tobą, tyś jest ze mną. Jak macie jakieś pytania czy coś, jestem normalną babą, mam tifę, spadam czasami na dół, znowu się podnoszę, bo każdego nowego dnia jest nowy początek. I idźcie, sorry. Małymi kroczkami do celu. Stawię się małe cele.
malutkie. Nie będziesz chciała, nie umiała czegoś zrobić. Postaw się, malutki cel. Powiedz sobie głośno, dzisiaj zrobiam albo powiem to i to. I dąż do tego. I na końcu dnia sobie powiedz, ja dzisiaj dałam radę odezwać się, powiedzieć jedno słowo, na które nigdy nie umiałam sobie zebrać odwagi. Dąż rady, ja już kończę, bo nie mogę takich długich wideo nagrywać, bo potem nie chcecie mnie słuchać, jak ja smusam. Mua, mua, mua. Uwielbiam was, trzymajcie się. Pa, pa.